Z nami Ewa Piątkowska, która już niedługo zadebiutuje na ringu zawodowym jako bokserka. Jak przebiegają przygotowania? Zaczęłam przygotowania już ponad 2 miesiące temu. Najpierw była to tarcza z trenerem Soroko, bo było dużo rzeczy do poprawienia. Od 3 lat nie boksowałam, więc troszeczkę pozapominałam. Zresztą też wtedy jak boksowałam, robiłam sporo błędów, więc najpierw skupiliśmy się na technice. Później zaczęły się takie treningi wydolnościowe, głównie na workach. I dzisiaj miałam swój pierwszy sparring z Ewą Brodnicką. No, jeszcze oczywiście wiele błędów było, ale pierwsze koty za płoty, teraz już może być tylko lepiej. Z tego co wiem, trenujesz również rugby. Jak łączysz trenowanie boksu z trenowaniem właśnie tej dość ostrej dyscypliny mimo wszystko? Do boksu powróciłam w przerwie międzysezonowej, więc miałam trochę więcej czasu. Niedługo nam się zaczyna już sezon rugbowy. Powinnam zacząć jeździć na treningi już po mojej gali bokserskiej, czyli w połowie lutego i zobaczę, jak będę to łączyła. Na pewno chciałabym jak najwięcej startować w zawodach krajowych, żeby razem z moją drużyną zdobyć Mistrzostwo Polski, bo jak do tej pory w 2 sezonach startowałam i 2 razy było to wicemistrzostwo, raz z drużyną warszawską i raz właśnie z sochaczewską i teraz chcemy w końcu powalczyć o złoto. Natomiast pewnie będę miała mniej czasu na wyjazdy kadrowe. Chciałabym chociaż pojechać na te najważniejsze zawody, ale takie towarzyskie chyba będę musiała sobie już w tym sezonie odpuścić. Jak pierwsze wrażenia z współpracy z trenerem Jarkiem Soroko? Same pozytywy. Jestem po pierwsze wdzięczna i chciałam mu podziękować za czas, który mi poświęca zupełnie bezinteresownie, więc mam duży dług wdzięczności wobec trenera. No i oczywiście czuję dużą poprawę, bo jest to tak naprawdę pierwszy trener, który się tak bardzo na mnie skupił, który postanowił mnie nauczyć wszystkiego, co potrafi i no myślę, że mogą z tego wyjść jakieś dobre rzeczy. Trzymamy kciuki za występ w Piątkach. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Do Piątek pojedzie sporo moich znajomych, między innymi właśnie moja drużyna z Sochaczewa, więc muszę dać dobrą walkę i zapraszam wszystkich do oglądania i kto może też powinien przyjechać, bo będzie dobra gala.